Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Rotacja z 28 stycznia 2014 roku. I w tej rotacji mamy do czynienia z takim samochodem jak Murcielago LP640 za 1 700 000 gotówki. Najlepszy samochód w tej rotacji. Zdecydowanie najlepiej nadaje się do klasy A, do wygrywania na klasówkach w A. Świetnie się prowadzi, jest bardzo przyczepny i ma przede wszystkim mocne nitro. Kolejnym samochodem w tej rotacji jest Aston Martin DBS za 1 800 000 gotówki. Jest to trochę gorszy wybór niż właśnie Murcielago, ale równie fajny samochód jeśli chodzi o osiągi. Natomiast mamy tutaj słabe nitro. Prowadzenie jest tutaj spoko, wygląd jest ciekawy jak na Astona Martina, taki... Dobra, wygląd to jest kwestia osobista każdego z nas, więc DBS ma bardzo fajne przyspieszenie, troszeczkę lepsze niż Murcielago, ale moim zdaniem Murcielago jest lepszym wyborem i tańszym o 100 tysięcy gotówki, więc polecam wam bardziej Murcielago LP640 do klasy A niż Astona Martina, mimo lekko lepszych może osiągów na przyspieszenie. Kolejnym samochodem, który mamy w tej rotacji, to Nissan R35 Spec V. Nie ten Nissan, o ten, chociaż on też jest dostępny za gotówkę z gry za 1 300 000. Za 1 300 000, tak. Natomiast jest to bardzo słaby wóz z PCV, jest dużo lepszy, dużo szybszy, lepiej skręca i jest to niebo o ziemia. Dopłacacie 400 000 gotówki, a macie naprawdę dużo, dużo lepszy samochód w klasie A. Nie wiem, czy się spisze, ma słabe nitro, przyspieszenie ma dobre, muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie startuje. No i prowadzenie jest tutaj też trochę mankamentem, bo samochód niestety, ale ma słabą przyczepność, paradoksalnie. Następny samochód to jest BMW M6 Coupe. Wóz, którego możemy podnieść aż do klasy S, startujemy od klasy B. Wóz posiada bardzo mocne nitro, fajne, mocne prowadzenie, może nie tyle fajne, co mocne, jest ono trochę nawet za mocne moim zdaniem, jak na taki kloczasty samochód. I jeśli miałbym do czegoś polecić, to właśnie ciężko polecić też do klasy B, no bo przecież startujemy od klasy B i włożymy chyba jakąkolwiek część, już mamy go w klasie A. Nie wiem, czy sobie poradzi, chociaż nie miałem go wymaksowanego, więc ciężko mi też powiedzieć, czy byłby tutaj dobrym wyborem. Natomiast ja na pewno bym się nie rzucał nim na klasówki w klasie A, bo jest troszeczkę jednak za słaby. Przyspieszenie mam przede wszystkim tutaj bardzo, bardzo cienkie i prędkość maksymalną. Natomiast jeśli ktoś uzupełni ten samochód o bardzo, bardzo dobre skill mody na nitro, może być całkiem, całkiem nieźle. Toyota Supra 750 000 gotówki. Samochód naprawdę posiada niezłe przyspieszenie, natomiast prowadzenie jest tutaj kiepskie oraz nie mamy nitra niestety. W klasie B wymaksowana naprawdę ma najlepsze przyspieszenie, to jest potwierdzone. Jechałem już z taką Suprą, miałem naprawdę RX8 wymaksowaną, która naprawdę świetnie przyspiesza. Nie miałem szans na prostej z Suprą, to jest fakt. Niestety, aby podnieść w Suprę do klasy B, musimy mieć komplet naprawdę bardzo dobrych części Ultra, a poza tym Supra słabo skręca, więc jakiekolwiek zakręty po prostu przegra, na przykład z M3 Sport Evolution czy Toyota MR2, o tym się już w ogóle nie mówi. Więc no cóż, myślę, że auto tylko i wyłącznie dla entuzjastów. Można coś czasem wygrać w klasie B, ale jest i tak ciężko. Chevrolet Cobalt SS. Tutaj mamy wóz, który nadaje się do klasy D, jest naprawdę niezły pod względem prowadzenia, fajnie się prowadzi, ma dosyć dobry skręt i to jest jego przede wszystkim duży plus. Nitro mamy tutaj słabe, no i jeśli chodzi o bug, to samochód w rzeczywistym świecie, w realnym świecie ma napęd na przednią oś, ale w grze, w Need for Speed World, oczywiście gra, która łamie wszystkie schematy, nie wiem, czy jest jakaś wersja Cobalta, która ma napęd na tył, ale gdyś możecie zobaczyć na przykład przegląd Cobalta u mnie, no to zobaczycie, że gdy startuje wyścig, to dym leci z tylnych kół, co jest takie trochę może dziwne,
Okej, może ja się nie znam na samochodach, może są kobalty z napędem na tył, no ale ogólnie samochód jest dobry, za 300 tysięcy gotówki jak najbardziej polecam mieć go w klasie D, jest to dobry wybór. Następnym wozem jest Volkswagen Golf MK1 GTI, czyli Golf 1. Pół miliona kosztuje. Jest to dobry zakup? Ciężko powiedzieć. Ciężko nim gdziekolwiek wygrać, przynajmniej dla mnie. W klasie B słabo przegra z Mazdą RX-8. Natomiast wóz ogólnie bardzo fajnie się prowadzi. Mamy tutaj słabe nitro, ale fajnie się prowadzi. Naprawdę ma całkiem niezłe osiągi jak na taki samochód za pół miliona. Więc jeśli ktoś lubi tą markę, myślę zresztą, że to jest najlepszy chyba Volkswagen w Need for Speed World. Są jakieś lepsze? Chyba nie. Ten jest na pewno zdecydowanie najszybszy. Nawet Sroko nie jest tak szybkie. Ale znaczy, Volkswagen 1 ma to do siebie, że po prostu dużo lepiej skręca niż Sroko. Więc pół miliona gotówki. No i moja mała uwaga co do rotacji właśnie. Chyba się chłopaki trochę zastanowili z tym wszystkim, bo okazuje się, że teraz nie mamy żadnego nowego samochodu za kasę z gry, jak to było wcześniej. Wcześniej dostaliśmy chociażby karbonkę, Chevroleta Corvette Z06 Carbon Limited Edition, która nigdy nie była dostępna właśnie za kasę z gry. Teraz można było ją sobie nabyć, no ale przyszła nowa rotacja. Chłopaki się ogarnęli i niestety nie będziemy mieli raczej nowych samochodów w tych fajnych rotacjach, tylko co już mieliśmy do tej pory. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu Easy Studios zadeklarowało, że co 2 tygodnie dostaniemy nowy wóz w rotacji. Poza tym będziemy mieli IGC Special co niedzielę, co drugi weekend także, co niedzielę, co weekend. Co weekend po prostu. Więc teraz raczej chyba tego nie będzie, tak mi się wydaje. Wszyscy gracze na pewno i łącznie ze mną poczują się zawiedzeni. No cóż, tak wyszło. Moim zdaniem po prostu im się to nie kalkulowało. Ludzie przestali kupować boosty z tego względu, że zaczęli czekać na samochody, które pojawią się w przyszłości za kasę z gry, te, które są teraz za boosty. Więc uznali, że ej, po co kupować jakieś samochody za pusty, przecież i tak w końcu pojawi się to za IGC kiedyś tam, za jakiś miesiąc czy 3 miesiące, prawda? Z częstotliwością pojawiania się tych samochodów 2 razy w miesiącu nowych, prawda? Więc teraz już tego niestety chyba raczej nie będzie. No trudno, szkoda. Widocznie po prostu wygrały pieniążki dla studia, dla Need for Speeda. No i mamy tutaj nową wyprzedaż, właściwie taka śmieszna trochę. Też widać wpływ pieniążka, co nie. Mamy tutaj Bossa, to są takie same dwie wersje, ale widać, że coś już tam robią, coś tam się tym bawią lepiej, także zdaje się, że może coś w przyszłości będziemy mieli tutaj lepszego, może będzie jakaś nowa zawartość, nowy samochód dodany. No i mamy tutaj jeszcze nowe oferty ograniczone czasowo, też tego wcześniej nie było. Cóż, zawsze jakaś nowość. Mam nadzieję, że wszystko w Wordzie obróci się na lepsze, że niedługo będziemy mieli nowe samochody. I tyle, co wam mogę powiedzieć. Też jestem trochę zawiedziony tą rotacją i mam nadzieję, że w przyszłości będzie trochę lepiej. A tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć.